Witam Was w kolejnym odcinku z serii. Apropos. Tym razem porozmawiamy na temat jak nagrywać filmiki na YouTube oraz jak robić live'y na Twitchu i dodatkowo jeszcze odszumianie, bo w tym miesiącu i poprzednim, czyli grudzień, styczeń, pytało się mnie kilkanaście osób jak nagrywać filmiki, jak robić livey, i tak dalej. że mi ktoś mówi, że OBS, a ty się okazało, że OBS Studio, bo myślę, że to, to samo, ale dobra mi z tym. Ja akurat teraz wyłączę gadanie na przycisk. To tak naprawdę on by mi przeszkadzał. Dobra. Pierwsze yy, co robimy. Usta a, właśnie, jeszcze jedna rzecz. Pod końcem powiem wam jeszcze dodatkowo rzecz, ale najpierw zacznijmy ogarnianiem OBS-a, główne. Tutaj wpisujecie, niech będzie ten YouTube, że nagrywacie na YouTube, a ja nie mogę akurat zmienić, tylko dlatego, że już nagrywam. ty wszystko zostawiacie tak jak jest, czyli jedynie odpalacie wyświetlenie kursor ponad projektorem. Kodowanie. Encoder X264 użyj CBR stał bitrate włączacie, tylko po to, żeby wziąć balans jakoś na dyszkę. Yy, maksymalna przepływność oraz rozmiar bytu to nazywam po prostu taki bitrate. Ogólnie kilobity po yy, Bitrate, taki kilobity no to bitrate, taki to jest co innego, ale po prostu tak to nazywam, bo wygodniej, szybciej. Kodowanie dźwięku. Kodek AAC, format 48 kHz. Kanał stereo i maksymalny, nie maksymalna przepłynność bitrate to ustawiać na maksymalny, dlatego że tak, tak dużo nie zajmuje 10320. Raczej znaczy to nawet jest 320 bitrate, to kilobitów czyli jeszcze mniej, tak naprawdę. Eee, kolejną rzeczą. No, eee, to klikam mnie, bo żebym nic nie zmienił. Wyjście tylko do pliku. Jeśli chodzi o YouTube, to to tylko zaznaczacie. Nadawanie na żywo to Twitch, ale to o Twitchu, później ścieżka pliku, dysk, gdzie tam chcecie, i jeśli nie chcecie jakoś nazywać, tylko żeby OBS sam Wam ustawiał, jak ma nazwać, to po prostu p 4 Takie dostrzeżenie moim zdaniem jest najlepsze. Jak on nazywa potem to? On potem nazywa taki film, który nie nazwiecie. po prostu rok, miesiąc, dzień, godzina, minuta, sekunda. O 18.56 Sekund 4 na, zaczął nagrywać, czyli OK. Czy się zgadza. Eee, to zostawiacie, ale tam możecie to najwyżej jeszcze kropkę w 4 razie czego, że po prostu... Jakby wam to kiedyś było potrzebne, co trochę wątpię, ale tak na zapas Czemu bo nie. mp 4 eee, wpisujecie. Obraz. E, kartę graficzną swoją ustawienia rozdzielczości na razie olewamy, dlaczego to się dalej włączone? Dobra. Eee, zostawiacie dlatego, że będzie potrzebne do kodowania, ja to zaraz wam powiem dokładnie fps to zależy od komputera, ale tak naprawdę jest bardzo mała różnica 30, 45, 50, 60. Raczej, możecie sobie ustawić, tak naprawdę, jak chcecie. Jeśli chodzi o YouTube, maksymalnie można 60, minimalnie można niby 10, ale tak minimum to 30, bo już tak chujowo by trochę było. Dźwięk, Domyślę przy urządzenia, swój mikrofon, swój swoje słuchawki, mikrofony, swój mikrofon. No, chyba, że używacie lipera do trzymania, to wtedy to pomijamy. Jak będę mówić o liperze to te obie rzeczy odpalacie. O później mów no to 0 jeśli bez utrzymienia, jeśli otrzymuje, no to zaraz wam powiem o co chodzi. Wzmocnienie pulpitu 1 mam. Wzmocnienie mikrofonu mam 15. To tak naprawdę zależy od was, bo to, co wy ustawiacie, więc tak naprawdę zależy od, po pierwsze jaki macie mikrofon, po drugie, jakie macie słuchawki, tak naprawdę każdy różnik ktoś mógł nawet tutaj 3, 5, 1, 20, maksymalnie może 20 akurat. Eee... Więc tak naprawdę zależy od Was. Przesunięcie większego mikrofonu na zero ustawiamy. Skróty klawiszowe, tak naprawdę, według własnego uznania. Akurat teraz wyłączę to użyj i mów bo mnie wkurwią. Jakby to nagrywam, to chyba już piąty raz. E, Naciśnij i mów. E... Tutaj akurat mamy dwa różne przyciski. Akurat skręciłbym chciał nawet trzeci, bo przydałoby mi się do niektórych rzeczy. Eee, tylko po to to odparam, gdyby ktoś nagle wbił, to przynajmniej gadam na wszystki, tylko że teraz trochę jest chujo, bo jakby ktoś wpieprzy się, to by musiał ustawać filmiki i nagrywać od nowa, więc fajnie byłoby, gdyby nikt nie wbijał przez ten czas. Eee, zaawansowany. tego procesu ustawiłem na wysoki. Moim zdaniem jest to OK. To znaczy nie jest to, tak ważne, bardzo ważne, ale lepiej na wysoki ustawić. x 264 ustawiamy zależy tak naprawdę od komputera. Jeśli wam komputer, no to very fast. Ja za akurat... Przede wszystkim używam Verfast, co najwyżej do CSGO, bo wtedy ilość FPS mi spada do porządnie, to używam to super fast. No jakoś jest OK nawet. Zopatrząc, raczej no, znaczy ja nie lubię oceniać tak naprawdę swoich filmików. Profil Encodera na high. Twitch proponuję main, ale dalej mówimy o YouTubie. Tutaj olewamy, to olewamy, to olewamy, to jeszcze zostawiamy. To jest brama w szumu ale jest. Jak nic nie mówię, no to nie wychwytuje mi w ogóle dźwięku. Gdy jak ktoś powiem, co zacznie wychwytywać tyle, że. No, ktoś powie, no oczywiste. Tyle, że to jest troszeczkę inaczej. Nie wychwyci mi żadnych szumów. Zacznę mówić, to mnie zacznie wychwytywać i mój dźwięk oraz szum. Bo. Dotąd jest brama. Dotąd jest brama dźwięku. Brama szumów. Co się sponiżej? To jest. Jakby to powiedzieć? To jest. To nie słychać tego po prostu. Gdy zacznę coś mówić, to jednocześnie też to brama szumu się automatycznie wyłącza i razem y, też mój szum y, słychać. Czyli nic nie mówię i słychać też szumu. Coś mówię, słychać mnie, ale słychać też szumy, tylko że przekrzyczę te oczywiście te swoje szumy, ale mimo to co, więc to tak naprawdę chujowo, y, y, chujowe takie ustawienia. Ech, kurde. Dobra, jeszcze jedna rzecz, jeśli chodzi o dźwięk. Y, tutaj jeszcze macie dodatkowo dwie urządzenia. Dwa urządzenia. Nie, nie opłaca się na, da, dawać na stówkę, bo może to pogorszyć trochę dźwięk, ja akurat widzicie, jak mam. W naszych mikrofonach raczej możecie... Wiadomo, każdy może się domyślić, że chodzi o własny mikrofon. Jeśli chodzi o dźwięk, który... Dźwięki systemowe, czy czasów wpływają, jak coś nagrywam. Dźwięki z gry, które słyszycie. Oraz dźwięki. Oraz po prostu to, co koledzy do was po prostu mówią podczas nagrania, więc... To odpowiada, to odpowiada za te trzy rzeczy. No i oczywiście, też wzmocnienie pulpit, ale ustawiam wzmocnienie pulpit na jeden. Dobra, to jest wszystko w miarę ok. Kodowanie. Optymalna ilość, maksymalnej przepływności do HD jest 5000. Do full HD jest 8000. Ja ustawiam 10000. Niektórzy nawet słyszałem, że. 20 tysięcy, jak to szybko kiedyś powiedział. Mm, moim zdaniem trochę za dużo, ale jeśli chcesz mieć obrazek drzylata, to może być, tylko ten. Trochę bardziej gatuje już komputer, ale 8 000 lub 10 tysięcy wydaje mi się, że jest jak najbardziej ok. W sumie jeszcze zależy od jednej rzeczy, jak on ustawia PZX 264 jeśli ustawia na superfast, to to jest ok. jeśli wystawia nas very fast. To bardzo mocna jakość. Bardzo porządna. E, jeszcze jedna rzecz, jak będzie chcieli zmniejszać rozdzielczość, bo. To co akurat widzicie po lewej, to, co widzicie po lewej stronie, tutaj lewa kamerka w sumie akurat jest pokazana. No i tu i tu. Jeśli chodzi o OBS, no to, to okienko przechwytuje 1920 na 1080. Jeśli tutaj zmniejszycie na HD, czyli 1280 x 720, akurat ja zapomniałem, to będziecie mieli coś takiego i to część wam utnie. Jeśli nie chcecie tego bawić się w pomieszanie tego wszystkiego i tak dalej, to po prostu. Zmniejszenie rozdzielczości, eee, i tutaj bierzecie eee, wtedy to wam zmniejszy rozdzielczość, ale nie będziecie musieli tego zmniejszać, więc to po prostu zostawiacie. Eee, I na razie tyle, anuluję, żeby nic mi nie zmieniło. Na wszelki wypadek. Dobra, kolejnymi rzeczami: najpierw niech będzie przechwytywanie gry. Eee, Ale niech będzie. Chcę chromę przechwytywać. OK. Eee, dopasuj obraz do ekranu. i od długości boków. przechwytywanie myszy. Klikam OK. I po prostu będziemy mogli przechwytywać grę. no Akurat y, nie będę wam pokazywać dokładnie, bo to nie ma sensu. Kolejne. Y, przechwytywanie monitora. Akurat y, pokażę, jaki ja mam. Czyli. Przechwytywanie montora, coś takiego. Eee, ogólnie jak. E, nie się mi dwóch, bo jak jeden macie włączony, drugi włączycie, to wyłączcie no to będzie czarny ekran, więc e, lepiej nie. Kamerka. Eee, Urządzenie do przechwytywania wideo. Ja na tym lepiej nie będę pokazywać, bo się jeszcze coś zjebię. Właściwości. Eee, akurat tą kamerę wziąłem. To ma czyli wszystko, własna rozdzielczość i tak dalej. Ja niby to ustawiłem FPS-y 30, dlatego że mam e, kamerkę taką starą, że ostatnie aktualizacje do niej były 11 lat temu, 13 lat temu chyba. I ostatnie aktualizacje było do tego, żeby do XP-ka działało. Więc to, to taka, taka trochę muzealna kamerka, można powiedzieć. E, jeszcze jedna rzecz, to co się bawię, czyli konfiguracja Disorder Mine na przykład, albo po prostu inne ustawienia możecie sobie po, możecie się po prostu tym y, pobawić, ja tam nie chcę sobie niczego spieprzyć, dlatego, że ja ustawiłem y, własną rozdzielczość jakbym teraz kliknął OK, to by mi zmieniło na to, a ja mam inną y, Mieszczę, z tym, ja mam akurat trzy kamerki, każda do no do, in, do innej gry, po i to jest najważniejsze które macie na górze dlatego, że sobie przykład Albo nie, po prostu yy, nie muszę żadne, nic tworzyć. Im wyżej macie, tym ma większy priorytet, dlatego, że kamerka jest wyżej, no to jest przed pulpitem, ale załóżmy, weźmiemy pulpit, kolejność, przesuń na samą górę i nagle nie ma mojej kamery. Więc tak naprawdę yy, to zależy, jak wy sobie to po prostu wszystko ustawicie. Więc yy, kamerka najpierw, potem pulpit, potem gra. To apropo, ale mam tego od cholery, więc tak naprawdę najważniejsze to jest kamerka, pulpit oraz gra. Jeśli nie chcecie pokazywać pulpit to nawet nie musicie przechowywać, niektóre gry nie mogą, nie mogą być przechowywane. To musicie po prostu włączyć w trybie administratora, to wiadomo jak odpalić. Eee, niektóre gry na serio mają jeszcze z tym błąd dodatkowo, eee, na przykład stare gry. Kiedyś chciałem nagrywać, to nawet pulpit nie mógł ogarnąć, i wtedy trzeba po prostu wyłączyć full z tej gry i pulpitem e, dlatego, że e, albo full screenem też by można było ogarnąć pulpit, to na, na, tak naprawdę zależy jak gram. A jeśli w skrócie, jeśli przechwytywanie gry nie działa wam na grę, no to musicie odpalić pulpit po, po to, żeby wykrywać, a jeśli dalej nie działa, no to byście musieli wyłączyć je w grze full screena. Dobra, e, jeśli chodzi o Reapera. No to tutaj troszeczkę więcej zabawy. Do obs link macie poniżej. Kolejny link będzie do Lipera. Natomiast trzeci link będzie do rzeczy, której musicie pobrać do Lipera. O tej trzeciej rzeczy to powiem pod koniec. Najpierw option. Yy, kolejną rzecz, tam jest Tak jak yy, jeszcze No i teraz wracamy do naszego OBS -a. Dźwięk Kabel output Czyli Nasz dźwięk Ma być przechwytywany z Ripera. Czyli kabel output, kabel input Czyli yy, Dźwięk od nas ma lecieć do Ripera. Czyli kabel input z nas do Ripera, kabel output z Ripera do OBS-a. Kolejną rzeczą. Hmm. Kolejną rzeczą jest. E... Insert new track. To takie coś wam się pokaże. E... Zjawi się. Nie, wszystko jest ok. I klikacie po prostu tu. Ja nie będę klikać, ale coś takiego wam się po prostu pokaże. Dobra, ryzyko. Dobra. Słuchajcie mnie. To wyłączę, bo może mnie, będzie, może mnie było słuchać podwójnie. Albo nie, po prostu kliknij na X i nie zapisuj. Dobra. Yy, to. Kolejną. Już nie będę na tym pokazywać, bo na serio sobie coś siebie. Klikamy FX. Yy, add. I wyszukujemy sobie. Yy, VST. Można nawet tutaj napisać hmm. Czekaj, co jest What A, no tak, nie, nie znajdzie mi tego, bo ja już to znalazłem Wpisujecie eee, tutaj po prostu e, rafil. To co mam oraz Reagate. I zaraz Wam powiem do czego to jest. Najpierw zajmiemy się Rafil. E Edit Mode Precise. Tutaj nie musi nic zmieniać. E Subtract, zmieniacie. Dobra, sorry, że nie było chwili dźwięku, dobra, jeszcze raz powtórzę, bo kliknąłem to i nie było mnie słuchać, bo zapomniałem kompletnie o tym, to jest brama szumów, jeśli klikniecie automat reset, to wam to wszystko zresetuje, klikniecie to, to wyświetli się taki pasek i to jest brama szumów, to, to są szumy, które macie, jak widać, nawet nie muszę zbytnio mieć odszumiania, żeby coś odszumiało, ale na wszelki wypadek to wziąłem. Yy, to jest taki Przykład podam Dobra I to jest moja brama szumów Teraz muszę mówić głośniej To jest moja brama szumów I to yy, poniżej tego czerwonego tego paska Będzie mi otrzymiać powyżej, powyżej nie Okej okay. E, powyżej e, nie będzie mi odszumiać. E, przy starym mikrofonie miałem inaczej. Tutaj były fale różne, i tak dalej, i to odszumia. No, widać, że niby zerowe, ale to i tak, tak mimo to po prostu muszę jakoś wam to pokazać. Ja mam na razie zerowe odszumienie, lecz to nie jest wszystko, bo sobie ktoś pomyślał, skoro mój mikrofon e, nie ma szumów, to pochalalić to. A właśnie jeszcze dodatkowo jest. Reagate. Bo reafirma to dla osób, które po prostu miałyby te szumy. Reagate. Poniżej tego nie słychać klawiatura. Coraz głośniej będę jakby co klawiaturę napieprzał i aż usłyszycie. Mam no, coś w tym stylu, więc po prostu ustawiłem tak, żeby moją klawiaturę nie było słychać, mimo to, bo aż za bardzo się zabezpieczam. Nie ma Szumów? Mimo to używam. Yy, nie słuchać klawiatury? Mimo to jeszcze podkręcam. Mimo, że używam jeszcze gadania na przycisk, więc yy, takie potrójna ostrożność u mnie jest, tak naprawdę, jeśli chodzi o dźwięk, bo tak naprawdę moim zdaniem, oczywiście moim zdaniem dźwięk jest yy, najważniejszy, jeśli chodzi o filmiki. Znaczy, wszystko jest ważne, ale komentowanie? Właśnie, komentowanie. Jeśli ma chujowy dźwięk, to, to jak go słuchać? Na przykład, nie ja akurat sobie tak ustawiam, tak naprawdę zależy, wszystko zależy od Was. Jak dźwięk macie dotąd, a klawiaturę dotąd, to możecie sobie na te minus 40, minus 20 nawet ustawić. Tak naprawdę zależy, jaki Wy macie preferencje. Dobra. To włączamy. To zostawiamy, niech będzie. Jeśli chodzi. O output OBS-ie. E, dobra, to zminimalizuję tylko po to, żeby mi nie przeszkadzało. Urządzenia do odtwarzania. Tutaj używamy odtwarzania kabel input. Czyli ja mam tutaj e, słuchawki e, urządzenia domyślne, czyli to, co znaczy, urządzenia domyślne, czyli e, jakby to powiedzieć. To co wysłyszycie, urządzenia komunikacyjne, czyli po prostu, żeby coś, żeby komputer przechwytywał coś w tym stylu. Czyli, jakby to powiedzieć. Nie, powiem proszę, bo jeszcze się okaże, coś pojebałem. Kable input jest potrzebny do Lipera. Czyli przechwytuje dźwięk. Po prostu ustawiacie sobie domyślne urządzenie komunikacyjne, żeby Liper to przechwycił. Z kolei, jeśli chcecie, na to domyślne. Akurat, te słuchawki. Jeśli chodzi o nagrywanie, dobra. Jeśli chodzi o. Nagryw... Ujrzyj się przystraszony, bo tutaj. chodziło. dziwo. Bo tu. O dziwo nie ma. Dźwięku pokazanego, ale może dlatego, że akurat zrobiłem na przycisku się przypomniał. Dobra. Kabel output. Kabel output wystarczy, że będzie tylko gotowe. Niektórzy tam muszą jeszcze dodatkowo różne rzeczy zrobić ale po prostu wystarczy kabel output, samo że będzie jako gotowe, tylko włączyć, a to yy, mikrofon, no to urządzenie domyślne, ja nie będę klikał OK, po prostu kabel, kabel output w skrócie, kabel output yy, włączyć a kabel input włączyć i domyślne urządzenie komunikacyjne tylko po to żeby Reaper to przechwytywał i od Was idzie do Reapera, z kolei z Reapera do OBSa to jest opóźnione o 0,4 sekundy 40 sekundy Dlatego też W dźwięku opóźnienie naciśnij mów. Na wszelki wypadek wziął 500 Bo 0,42 lub 44 Jest nie dokładnie ile Ale tak na zapas Przepraszam szkawka Tak na zapas Bo może być wcześniej może być później Tak na wszelki wypadek naciśnij i mów, Czyli Nacisnę. jeden element to mi się włącza. Puszczę przycisk yy, i za pół sekundy dopiero uznałem, że puściłem coś w tym stylu. Yy, przytrzymam, yy, jakby to powiedzieć? Kiedyś, jak nie ja mam tutaj na zero. Więc jak przycisnąłem przycisk do gadania, gadałem, gadałem, gadałem. Nagle sam gadać puściłem przycisk, ale ten mój głos był opóźniony. Więc o pół sekundy. A że to puściłem ten dźwięk, to mimo to, że mikrofon. Yy, jakby to powiedzieć? Pół sekundy. Z mikrofonu leci do Reapera. Z Reapera leci do OBS-a. Wyłączyłem to, to to, co przez te pół sekundy przeszło z mikrofonu do ripera i chciało przejść do OBS-a, ten dźwięk, który już wychwycił mikrofon, zostało jakby zablokowane, bo OBS już wyłączył, powiedział nie, puścił przycisk, już nie ma więcej głosu. Po prostu końcówkę zadnia mi urywało. A później naciśnij i mów, to będzie tak, że ja coś będę mówić, Puszczę ten przycisk. To, co idzie z mikrofonu do idzie z Repera do, do OBS-a. Yy, I dopiero pół sekundy później się po prostu to zamyka. Dzięki temu nie ucina mi końcówkę zdania. Więc to jest jak najbardziej yy, spoko. Yy, jeszcze słyszałem taką parodię, że ktoś mówi, żeby tutaj ustawiać na 8000, bo na YouTube jest, tak jak mówiłem, yy, HD. 5000 bitrytów, Full HD8000 bitrytów i 8000 mówił, że taka maksymalna jest ilość tylko dlatego, że 8 megabitów to 8000 kilobitów. To niby tak, gdyby to by, no To jest prawda, gdyby nie to, że to jest kłamstwo. Powiem tak. Yy, Średnio można leczyć, że niby 1000. Ale tak naprawdę to tak samo. To tak naprawdę 1024, bo. Tak jak cenę w sklepach. To kosztuje dycha tak naprawdę 999, ,99, więc to taka tak naprawdę jest bardzo mała różnica. Chodzi o to, że gdybyś tak czepiać, to nie jest 1000 załóżmy 1 megabit, to nie jest 1000 lecz 1024, a tu już jest lekka różnica tam... nawet nie będę, nie będę liczyć, coś ala 8180. Nie będę mówić dokładnie, po prostu tak pierwsze lepsze palnąłem liczbę, więc trochę inaczej. Z kolei to jest yy, optymalna ilość. Optymalna to jest ilość, yy, czyli tak jak załóżmy w grach. Macie zalecane jakieś tam rzeczy, dzięki temu możecie grać na średnich ustawieniach, więc to też jest coś w tym stylu. Dlatego spokojnie można podkręcić i na, a nawet obniżyć. Więc yy, 8000 to nie jest maksymalne więc zatem bardziej głupoty. Bo przecież załóżmy Sushi 22000 220 co, on nagrywa za dużo? Właśnie nie. YouTube nie ma blokady, jeśli chodzi o nagrywanie. Gdyby była blokada, jeśli chodzi o nagrywanie, to przecież by w OBS-ie byśmy to zobaczyli. Podam przykład. Eee. Streamowanie. O. Dobra. Kliknąłem na streamowanie. Uwaga, Twoje ustawienia obecnie są zoptymalizowane do użycia Twitch. Proszę zmienić następną ustawienia. Ustawienia kodowania, włącz yy, CBR, zmniejsz swoją maksymalną przepędność do 3000 zmniejsz swoją przepędność dźwięku do 160. Zalcany profil kodera yy, X284 main i no, wprowadzi zmiany, czyli kodowanie nie 3,5 użyć stały CBR kilka metrów. Yy, kolejny, o co nas prosił, to w zaawansowanych to ustawiamy na main i już możemy nagrywać, a, yy, no, nagrywać z chujową jakością i to na HD, dlatego że tysiąca tych yy, maksymalnej przepływności yy, i Full HD to była chujowa jakość, dlatego lepiej brać HD, więc to jest dobry przykład, że Twitch nie pozwala zabrania zbytnio większej jakości, dlatego że aż za dużo by, by wymagało. Z kolei YouTube to znaczy wiadomo, że tutaj nie ma dokładnie YouTube'a, bo tutaj kilka mi nawet Twitch mogę co innego zobaczymy jak hitbox. Hitbox akurat ma większe więcej można zrobić po prostu właśnie, jeśli chodzi o hitboxa. Tutaj nic nie zmieniamy. Jedynie tak naprawdę oprócz tych rzeczy, co tutaj jest, co, co wam pokazałem, to jedynie tutaj bierzemy swój klucz. Klucz będzie na Twitchu, nie będę pokazywać wam gdzie, bo jeszcze pokażę wam klucz i tak dalej. Chodzi o to, że jak wbijacie na Twitch, na główną stronę, to już od razu będziecie po prostu to mieli. musicie po prostu poszukać, a w sumie nawet. No, po prostu będziemy musieli poszukać, po, czekaj, posłuchać. E, Zapierdźcie, 26 minut się mieli. Poszukać będziecie musieli na Twitchu. Przy logowaniu na głównej stronie Twitcha po prostu będziecie mieli od razu. Klucz do nagrywania. No i po prostu odpalacie. W razie czego jeszcze w ostateczności dam link. Link numer 4 to by był już wtedy. Ustawiacie sobie akurat czekaj San Francisco. No, w sumie tak naprawdę zależy, gdzie wam jest bliżej. Dobra, wyjście do pliku. Czekajcie, zresetuję to. Dobra. No, San Francisco. Ustawiłem sobie akurat mam ten klucz. Akurat jak dwa razy wyłączyłem, no to coś się zebało. O szkurde, dobra. Eee, to wam wszystko omówiłem. A właśnie, jeszcze jedna rzecz. ten dodatek, no to w sumie powiem w innym odcinku, bo nagrywam już 27 minut. Kolejną rzeczą, eee, to tak dodatkowo, maksymalna przypłynąć tak naprawdę można różnie. Eee, różnie... Ustawić. Jak napiszę optymalna ilość, no to nie optymalna ilość Full HD 8000, no to nie trzeba tych 8000, tylko tak naprawdę może dużo więcej. I też można mniej, na przykład Koni. Nie ma takiego świetnego sprzętu, dlatego musi nagrywać w jakości HD oraz ustawia sobie 3500 ilość maksymalnej przepływności. No, przy CES akurat musi 2700. No, no, akurat przy ces trochę boli, bo wiadomo ta jakość to no, mała 2700. Ale 3500 na HD jest ok. No, 3000 już tak średnio walczy. 3500 jeszcze może być. Jest jeszcze ok ee, jakość. oraz preset. A szybciej, nie preset, tylko. Nie, dobrze mówię. Preset ich 264 na very fast. I 3500 bitrate to jest jak najbardziej okej. Okay. Kolejna rzecz, jakby to liczyć tak naprawdę Czekajcie, czekajcie. W sumie jakby liczyć 1920 razy 1080 da nam ponad 2 miliony, 2 miliony 34 tysiące, czy jakoś tak? Kiedyś chyba liczyłem to 2 miliony 34 tysiące podzielić 1024 czekaj, dobrze mówię niech będzie 2 miliony podzielić 1000 dobra czekaj 2 miliony podzielić 1000 to będzie czekaj, dobrze ja liczę 2000 dobrze liczę Czekaj, czekaj, czekaj. Nie, coś mi się inaczej liczy po prostu. Możecie sobie policzyć to razy to i tyle będzie bitrate'ów, czyli tych ilości pikseli podzielić przez 1024 to wam wyjdzie ile niby kilo bajtów macie. Tylko że też się tym dokładnie nie kierujcie, bo to jest tak naprawdę różnie. Ogólnie możecie używać optymalnej ilości czyli HD 5000 Full HD 8000 możecie wziąć mniejsze możecie wziąć większe zależy od waszego komputera yy, najgorsza jakość yy, najlepsza jakość nie powiem bo to nie ma sensu tak naprawdę najgorsza jakość która sprawia że filmik jest jeszcze do oglądania no to moim skromnym zdaniem yy, no przepnąć bitrate od yy, dźwięk no to 320 najlepiej bo to akurat mało zajmuje więc nawet były komputer to spokojnie dziwnie w sumie nie będzie nawet żadnej różnicy czy 348 czy 320 jeśli chodzi o yy, ogarnianie komputera tak powiem zaawansowane, najniższe jakie może być to Superfast w ostateczności oraz na HD i 3500 to jest moim zdaniem taka najniższa jakość, która jeszcze jest w miarę ok. może oczywiście 3000 tylko, że wtedy Preset X 234 na Very fast, dobra. Yy, raczej to tyle, co chciałem wam powiedzieć. Z yy, tą maksymalną przepływnością to tak naprawdę najwięcej yy, różne są po prostu do tego opinie. Niektórzy tam się mylą, yy, niektórzy mają rację, yy, niektórzy inaczej na to patrzą. Po prostu trzy, znaczy dwie najważniejsze rzeczy, jeśli chodzi o jakość, to maksymalna przepływność oraz. Yy, oraz ten preset x 264 rozdzielczość to jest drugi jeśli chodzi o jakość za ktoś powiem ale dlaczego przecież to rozdzielczość się ustawia no tak tylko że jeśli macie jakby to powiedzieć rozdzielczość to jest jakby to powiedzieć wielkość która tak tak bardzo ułatwić rozdzielczość to jest miejsce w którym Ogranicznik y, miejsca do maksymalnej przepływności. Czyli po prostu y, zwiększacie sobie rozdzielczość, zwiększacie sobie ilość y, do tych y, bitrate'ów, o których Wam mówiłem. Więc tak naprawdę jakość to jest maksymalna przepływność oraz y, prezent x 264. Bo nieważne, że na, nawet jak będziecie mieli full HD, jak ustawicie sobie 1000 przepływność, to będziecie mieli jeszcze gorszą jakość niż byście ustawili sobie nawet 480p lub 360. Więc. Tak naprawdę te dwie rzeczy są najważniejsze. A przepchnąć bitrate, jeśli chodzi o dźwięk, to zawsze sobie ustawiajcie 320, bo to no, tak lepiej yy, ustawić. Dobra, jeszcze z tym. że Wam dokładnie nie będę mówić, bo chciałem kilka rzeczy jeszcze wspomnieć, ale to tak, taki jakby dodatek. Ale to raczej zbytnio nie ma sensu, zwłaszcza, że to, co powiedziałem, yy, to raczej tyle powinno styknąć. Właśnie jeszcze sceny. To są... dodaj scenę. I potem do tej sceny wszystko te źródła obrazu, a tak, no to raczej tyle więcej raczej nie muszę mówić, bo i tak tak chciałem powiedzieć dużo mniej, a wszystko tak, dodatkowo, to dodatkowo i tak dalej. I w końcu wyszło prawie 33 minuty. Dobra. Mam nadzieję, że wszystko powiedziałem, jeśli chodzi o OBS, o Twitcha. Tak jak mówiłem, tam cztery linki. Pierwszy jest do pobrania OBS-a, drugi jest do pobrania ripera trzeci jest do pobrania rzeczy do ripera, żeby można było ustawić kable input i kable output, bo bez tego możecie po prostu odinstalować ripera, albo nawet jego nie pobierać z kolei czwarta rzecz no to będzie link do klucza na twitchu żeby wpisać tak jak wam pokazywałem gdzie, ale pokażę na przykład jeszcze raz streamowanie, nadawanie na żywo i tutaj go pieprzacie w można wybrać jeszcze dodatkowo różne rzeczy. O przystęp między próbami podobnego dołączenia, raczej połączenia się, ponowne łączenie zaznaczacie. I 5 sekund, czyli załóżmy, jakby Twitch by mi live, albo jak ja bym miał coś nie tak z netem, to za 5 sekund próbuje automatycznie samemu połączyć. Częściej się nie opłaca, bo coś się spieprzy Opóźnienie, czyli po prostu, jak bardzo chcecie opóźnić swój live na Twitchu, żeby załóżmy było fair play, jakieś zawłoty macie. Zawody macie, uczestniczycie w nim, albo komentujecie coś, po prostu chcecie mieć opóźnienie jakieś e, podczas filmiku i nie chcecie, żeby ktoś po prostu głosował to, żeby ktoś nie po, na przykład Kerson, żeby nie podglądał kart przeciwnika, po prostu opóźniacie to. Na Twitchu maksymalnie można opóźnić do 15 minut. Bardziej już się nie da, więc po prostu no 15 razy 60, tam macie ile sekund, i tak dalej. Dobra, dalszy to już znaczy, to już wszystko, co miałam wam powiedzieć. Jakbyście chcieli coś więcej się dowiedzieć, to po prostu najwyżej napiszcie w komentarzach. Mam nadzieję, że się zbytnio nie powtarzałem. Staram się w miarę szybko wszystko powiedzieć. wasze, że widziałam ile czasu nagrywałem. Dobra, mieszkam z tym. A więc to na tyle. Subskrybujcie, komuś, uślepijcie. Trzymajcie się. Nara.